dobry, nazywam się Maciej Miszkin. Przedstawiamy najwybitniejsze postacie polskiego boksu. Często są to postacie zapomniane, natomiast dzisiejszy nasz gość z pewnością taki nie jest. Jest to wicemistrz olimpijski z Moskwy, Paweł Skrzesz. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Jest trener, mówię trener, bo mieliśmy okazję również pracować wspólnie. Jest trener jednym z trzech zawodników w Polsce, który zdobył medale na największych imprezach bokserskich. Mistrzostwa Europy, świata i przede wszystkim olimpiada, ale dołożył jako jedyny z pozostałych też zdobycie Pucharu Świata. Jak by się trener sklasyfikował wśród wszystkich pięściarzy olimpijskich w naszej historii? Na którym miejscu? Trudno mi tutaj się wybierać sobie miejsca, czy tam pakować się na podium. To kogo by postawił trener przed sobą? Nie będę robił tutaj żadnej klasyfikacji, dlatego że nie jest to taka moja rola, ale ja po prostu jako sportowiec, jako zawodnik jestem w pełni usatysfakcjonowany, dlatego że przede wszystkim mam medal olimpijski. Wielu ludzi marzy o tym, żeby pojechać na igrzyska, żeby w ogóle reprezentować Polskę czy swój kraj na igrzyskach, a ja byłem w finale tej imprezy. Jestem srebrnym medalistą. Może mały niedosyp, dlatego że jeszcze 37 sekund przed końcem walki byłem mistrzem olimpijskim. Niestety za duża brawura, za duża chęć zwycięstwa. Niepotrzebnie rzuciłem się na zakaczara, który mnie skontrował, byłem liczony. I to mi odebrało medal, bo ta punktacja była taka bardzo ciasna, bo ja tam przegrałem 4-1. Ten finał przy dwóch remisach, przy jednej jednego sędziego przegranej jednym punktem, i Kubańczyk dał mi przegraną 5 punktami, ale ja z Kubańczykiem wygrałem w półfinale, to pewnie to tak tam ich troszkę serce bolało. Ale tak jak powiedziałem, mam wszystkich, na wszystkich, jako jedyny w Polsce mam medale z wszystkich imprez, biorąc pod uwagę Puchar Świata, tak? Co żądać więcej od tego sportowego życia. Akurat było tak się złożyło, że w tej całej imprezie, w tych swoich 287 walkach nie grali mi Mazurka Dąbrowskiego na wielkiej imprezie, bo tam na turnieju przyjaźni to może akurat nie jest to akurat takie wielkie wyróżnienie. Ale też to był pewien krok do mojej wielkiej kariery mówię, może być pewien niedosyt, ale wielu by marzyło o takiej karierze. Czy to ten styl, który był błogosławieństwem dla trenera w wielu walkach, prawie we wszystkich walkach, był przekleństwem w tym finale? Że poszedł jednak trener, mimo że wiedział, że może wygrać ten finał na punkty? Ja jeszcze oglądam tą walkę, będąc teraz, już tak można powiedzieć, z daleka od tego finału, to ja kilka razy już oglądałem w swoim życiu i też nie jestem pewien, że nawet przy tych dwóch liczeniach, czy ją wygrałem, bo wygrałem dwie rundy zdecydowanie. I czy ja tą walkę przegrałem. Ale tam było tak, że mieliśmy bardzo dużo kibiców polskich na tej walce. Byłem jedynym finalistą w boksie. I jak to Paweł, tam zaczęła się wrzawa. Chciałem zaznaczyć tą końcówkę. Też można było trochę pomyśleć, że Kaczar przy swoim wzroście, przy swoim zasięgu ramion był zawodnikiem kontrującym, był z kontry, siedział na prawej ręce. Mogłem to doboksować, ale ambicja, to co przedstawiałem w ringu, to była przede wszystkim ambicja i wola walki. Ruszyłem się do przodu, zostałem skontrowany. Drugiego liczenia nie powinno być, bo nam dobie dopadł, bił po rękawicach, tam się nic nie działo, tam 3 czy 4 ciosy, sędzia przerwał. Drugi raz mnie liczył, dociągnąłem do końca walki, ale przegrałem tą walkę. Nie wiem, czy gdyby nie to, że szefem sędziów w tym czasie był Jugosłowianin, czy ja bym akurat tą walkę przegrał, ale tak się stało. Nie ma co żałować, może moja głupota, może za duża ambicja, może jeszcze za mało troszkę zrobiłem, żeby tą walkę wygrać. Ale tak jak mówię, byłem w finale Igrzysk Olimpijskich, jestem medalistą. I to mi sprawia olbrzymią satysfakcję i jestem z tego dumny. Przede wszystkim mam o czym rozmawiać ze swoimi wnukami, którzy też się zajmują sportem, w różnych tam dyscyplinach próbują swoich sił od najmłodszego do najstarszego, bo jest to też moja jakaś tam rola tego, żeby nimi pokierować, żeby oni przy tym sporcie byli, bo sam wiem, co to znaczy i sprawia mi to olbrzymią radość, że mogę z nimi na ten temat porozmawiać. Sam mówił Pan wielokrotnie w wywiadach i prywatnie, że Zbigniew Pietrzykowski to był ktoś, kto być może nawet osiągnął od Pana więcej, a też wzorował się Pan na nim jako na samym pięściarzu, tak?
To imponował mi tym, że właśnie wygrywał walki przed czasem. Dużo walk wygrywał przed czasem. Bardzo mocno boksował. Miał właśnie może taki styl jak ja, jeśli chodzi o samo rozstrzyganie walk. No bo był mańkutem, prawa ręka była z przodu, troszkę inna pozycja. No ale był to zawodnik, który mi sprawiał taką właśnie dużą satysfakcję ze względu na to, że no, potrafił mocno uderzyć, bardzo fajnie bił tą ręką lewą na korpus przede wszystkim. Wiele walk tymi ciosami na dół kończył. Był to taki dla mnie wzór, można powiedzieć, i taki człowiek, na którego można karierze się wychowywałem. I podobnie jak on, miał pan awersję do biegania? Do czego? Do biegania. Były dwa rodzaje treningów, których nienawidziłem. Był to trening siłowy i bieganie. To była dla mnie, jak już wiedziałem, w wielu przypadkach wolałem, żeby trener nie mówił, co będzie za tydzień na treningu czy za dwa dni, bo już zanim doczekałem do tego treningu, to w takim stresie żyłem przez te dwa dni, że znowu będzie bieganie. No a tak samo jak chodziliśmy w góry, jak szedłem w góry, to cały czas to idzie, a już jest widać szczyt, a się weszło na ten szczyt, a tam znowu jeszcze wyżej. Mówię, Boże, gdzie to oni mnie prowadzą? I tak samo przeklinałem te treningi, a po skończeniu kariery jestem w górach 2-3 razy w roku. Chodzimy z żoną po wszystkich szlakach z wnukami od najmłodszych lat, 3,5 roku. Najmłodszy wnuk już był ze mną na Kasprowym Wierchu, także bardzo dużo chodzimy po górach, bardzo dużo biegam. Na siłowni jestem praktycznie, można powiedzieć, codziennie, bo zawsze między treningami, jak jest jakaś luka, to zawsze tam na chociaż na pół godziny, ale sobie na siłownię wejdę. Także no dużo się zmieniło pod tym względem, ale może to, że już nie ma tych walk i może dlatego, że nie ma tam takiego wysiłku, to mi więcej sprawia przyjemności. Pietrzykowskiego zwano dżentelmenem ringu, a o trenera stylu różnie mówiono i o trenera brata stylu. I mówili, że jeśli was w ogóle można jakoś rozróżnić, to właśnie pod względem stylu. Jak by pan ten styl określił? Trudno mi mówić o tym, że Pietrzykowskiego nazywali dżentelmenem ringu, bo ja pierwszy raz to słyszę. Zawsze słyszałem, że dżentelmenem ringu był Tadeusz Walasek. A jeśli chodzi o mój styl i Grzegorza, no może ja byłem troszkę większym bojownikiem, ale praktycznie można powiedzieć, że boksowaliśmy tak samo. Grzegorz tak samo boksował tym prawym sierpem. Jednakowy styl, praktycznie byliśmy od jednego trenera wychowywani w ten sam sposób. I ten prawy sierp w wielu przypadkach u nas decydował o rozstrzygnięciu walk. I tak samo mnie u Grzegorza, ale Grzegorz był, można powiedzieć, że takim troszkę zachowawczym bardziej ten bokserem niż ja. Ja u mnie był non-stop atak, Grzegorz jeszcze potrafił się wstrzymać, poboksować, wypracować ten prawy sierp, a ja robiłem wszystko, żeby tym sierpem skończyć. Miałem kolegę kiedyś, który boksował w gwardii i mówił, że jak trener tam prowadził zajęcia, to mówił, ja nigdy nie uderzyłem cepem i krzyczał na nich, że biją zbyt obszernie. A on mówił, że jeśli odtwarzali właśnie trenera sobie walki, żeby to zobaczyć, to najlepsze akcje, które trener wyprowadzał, to jak wchodził mocnymi sierpami, bardzo zdecydowanie, ale te sierpy czasem szły obszernie. Tak, szły obszernie, ale zawsze przede wszystkim Tadeusz Walasek, o którym już to wspominałem, czy nawet Ludwik Buczyński, z którym później pracowaliśmy wiele lat w kadrze, zawsze powtarzał, że jeden i drugi, że nikt tak nie bije celnie jak ja. Potrafiłem uderzyć w jeden punkt, w ten punkt, który chciałem i może dlatego ten cep, jeśli u mnie był, to nawet jeśli był cep, to on trafiał w tam, gdzie trzeba było trafić. A ci zawodnicy, którzy, tak jak mówiłem, na przykład mój syn w początku swojej kariery też się chciał na mnie wzorować i niestety te cepy im nie wychodziły. To nie chodziło o to, że on ma tych cepów nie bić, tylko że jeśli mówisz, już bijesz, to bij go tak, żebyś trafił, a nie bijesz po ramionach, chociaż po tyle głowy. No. Nie każdemu służy to, co służy akurat danemu zawodnikowi. Ja ze względu na to, że miałem za duże wymagania względem Sebastiana, swojego syna, który miał bardzo krótką karierę zawodniczą, bo miał tylko 36 walk, po skończeniu studiów został trenerem także, ale no, w tym czasie, kiedy miał najlepsze sukcesy, kiedy praktycznie wszedł do kadry, bo był w kadrze naszej boksu olimpijskiego, powygrywał bardzo dużo turniejów, między innymi z mistrzem Europy wygrał przed czasem. Wtedy, kiedy mu najlepiej szło, to tą karierę przerwał, ale ja nigdy swojego syna nie kształtowałem podług siebie.
Widząc, że mam wobec niego za duże wymagania i chciałbym, żeby on był praktycznie, można powiedzieć, moją miniaturą, oddałem go do Zbyszka Rauby. Widziałem, że ja po prostu, to jest inny człowiek i trzeba mu innego trenera, nie takiego jak ja, bo ja miałem wobec niego za duże wymagania, za dużo od niego chciałem. Oddałem do innego trenera, nie chciałem go sam trenować, dlatego że no, inny trener ma inne spojrzenie, inaczej na to wszystko patrzy. Nie ma może takich ambicji, jakie miałem ja w stosunku do syna. I wyszło to, co wyszło. No. Rzeczywiście, może z bratem mieliście podobne style, bo do Krysiuka zamiast brata, za pozwoleniem oczywiście trenera, wyszedł pan. I później, wygrywając pan z Krysiukiem, bo brat wcześniej dwukrotnie z nim przegrywał, później już z nim walki nie przegrał. Jak dużą rolę ma psychika w ringu? Dużą rolę ma psychika w ringu? Maciek, no boksowałeś. Sam byłeś zawodnikiem, no wiesz co to znaczy. Można być mistrzem świata na tarczy, mistrzem świata na przyborach. Nie wiadomo, jakim zawodnikiem na sali, jak się nie potrafi tego przenieść na ring, jak te serduszko jest troszkę mniejsze od tych ambicji, to niestety nic tu nie pomoże. Wielu widziałem takich zawodników, z wieloma zawodnikami się spotykałem i w kadrze, i w klubie, którzy naprawdę na treningach robili wszystko, co się od nich chciało. Na sparingach byli mistrzami świata. Wchodził do ringu i niestety te 70-80% tego zawodnika zostawało w szatni. Wielu takich miałem kolegów i po prostu nawet przy największych zdolnościach, przy największych umiejętnościach nie porobili kariery, dlatego że czegoś tam brakowało. Brakowało po prostu serca. I te serce w tej naszej dyscyplinie, to są nie tylko w naszej dyscyplinie, w każdym sporcie walki, w każdej dyscyplinie, gdzie decyduje zwycięstwo jeden na jeden, gdzie jest bezpośrednia walka, jeśli się nie ma serca, jeśli się będzie miało takie, można powiedzieć, kurze serduszko, to nic się z tego tam nie zrobi, dlatego że ten zawodnik po prostu, który ma trochę więcej ambicji, wejdzie tupnie nogą i już jest po przeciwniku. A czy te serce nie łączy się często z takim zawadiackim charakterem? Bo starszy brat trenera, Marek, mówił, że trenera jednak boksu spokoju, że to w pewien sposób pozytywnie wpłynęło na pana życie poza ringiem, bo tam nie zawsze było tak spokojnie. Nie zawsze było spokojnie i może to nie chodzi tutaj o sam boks, co o fantastycznego człowieka, o wspaniałego trenera, pana Więdrzysława Kosinowa, który praktycznie zastąpił ojca. Mama wychowywała nas sama. Wiadomo, trzech zbirów. Marek, starszy brat o 5 lat, Grzyja z Grześkiem, w tym samym wieku, bo bliźniacy. No i mama po prostu, żeby utrzymać, żeby zapewnić jakiekolwiek byty, jedzenie, spędzała, można powiedzieć, 3/4 dnia w pracy. Także wychowywała nas babcia, która olbrzymią miłość nam przekazywała, no ale nie miała nad nami żadnego opanowania. Mieszkaliśmy na Żeraniu. Człowiek myślał o wielu innych rzeczach. Do momentu, kiedy przyszedł trener Więdrzysław Kosinow. I wtedy, kiedy mama się nie godziła na uprawianie przez nas sportu, a przede wszystkim chodziło tu o boks, bo nie może nie tak bardzo o sport, jak o boks. Kiedy trener obiecał, że zrobi nas ludzi, że my pokończymy szkoły, że my będziemy normalnymi ludźmi, to tu się wiele zmieniło. Dlatego, że zaczęliśmy lekcje odrabiać już w klubie, nie jeździliśmy do domu, tylko jeździliśmy do klubu, tam były nas przygotowane dwa stoły dla mnie i dla Grzegorza. Trener miał bezpośredni kontakt z wychowawczynią, która po każdym dniu pisała w dzienniku, taki mieliśmy zeszyt założony, co się działo, jak się działo, co zrobiliśmy, co narozabialiśmy, co nie narozabialiśmy. No i trzeba przyznać, że w wielu przypadkach było tak, że jak się kończył trening, to nie kąpaliśmy się razem z kolegami pod prysznicem, tylko czekaliśmy, aż wszyscy wyjdą, bo tyłeczek był w pręgach od skakanki. Także tutaj to jest ten człowiek i całował mu. Kto wymierzył tą karę? Ten Wiedrzysław Kosinow. Brał skakankę i nie było litości. Teraz to chyba niemożliwe. No, teraz mamy troszkę inne ten, ale widocznie to nam było potrzebne. Nam była potrzeba męska ręka, tak jak mówię, ojciec nas zostawił. Wybrał sobie swoje życie. Była cały czas wojna, pamiętam, cały czas wojna o to, żeby jakiekolwiek pieniążki chciał płacić i tu była cały czas były z nim problemy. Tak jak mówię, mama cały czas siedziała, pracowała, przychodziła o 14 do domu, dawała cokolwiek zjeść i na 15 jechała znowu do pracy. Także to były ciężkie czasy. No i to co jest ze mną, to co jestem, kim jestem, jaki jestem zawodnikiem, to jakim jestem człowiekiem, to jest wszystko tylko i wyłącznie
ten sukces Wieczysława Kosinowa. Wspaniałego człowieka, wspaniałego trenera, z którym do końca życia jego, można powiedzieć, się opiekowałem, bo nawet już były jego ostatnie dni i trzeba było jeździć do szpitala, czy jakieś problemy były ze zdrowiem, to wszystko robiłem ja. Ja jeździłem samochodem, ja jeździłem swoim samochodem, mimo to, że nieraz był bardzo zapaskudzony, bo trener wielu już miał takich swoich wad, no to jeździłem samochodem na ostatniej chwili, woziłem do szpitala, odwoziłem ze szpitala. Bo naprawdę temu człowiekowi ja i Grzegorz zawdzięczamy bardzo, bardzo dużo. I jeszcze można powiedzieć, przydam tutaj, że zawsze miał pretensje do nas trener, pierwszy trener pierwszego zespołu, zawsze miał pretensje, dlatego że no wiadomo, byliśmy tam, można powiedzieć, w tym pewnym czasie i w kadrze, i w klubie takimi zawodnikami, którzy no, wybijali się w tym wszystkim. I każdy chciał nas mieć, tak? A my zawsze mimo wszystko, mimo to, że byli już inni trenerzy, inne były boksy, bo to już były też jedno, to my zawsze wszystko, co robiliśmy, to zawsze był kontakt przed każdą walką z trenerem Wieczysławem Kosinowem. Co, jak to ma wszystko wyglądać. Rady wszystkie były od niego. A inni trenerzy, troszkę ich tam bolało serduszko, że to tak inaczej troszkę wygląda. Chcieli mieć wszystko za własność. A niestety my, ze względu na to, co zawdzięczaliśmy człowiekowi, do ostatniej chwili wszystkie rzeczy, jakiekolwiek rady, wszystko zwracaliśmy się do niego. Zawdzięczacie to jemu, ale chyba też sytuacja, jaka powstała, bo taki system, gdzie wykształcił pan sobie tej ciężkiej pracy codziennej. Tutaj mówił mi trener, że siedzi od 7 do 22 i przyzwyczajony był trener do tego, że musieliście wszystko robić sami. Przekopać trzeba było pole 1400 metrów sami, trzeba było wody ze studni nabrać, nie było pomp elektrycznych i tam sprężarki. Trzeba było wszystkiemu zrobić sami. Teraz tego nie ma. Czy to jest problem dzisiejszych pięściarzy? No nie wiem, co jest problemem dzisiejszych pięściarzy, dlatego że no ciężko mi jest to w tej chwili zrozumieć, jak to wszystko wygląda, dlatego że mamy naprawdę zawodników, którzy mają dar, mamy zawodników, którzy mają do tego charakter, mamy zawodników, którzy mają umiejętności, tylko że w jakiś sposób to wszystko gdzieś po jakimś czasie zanika. Nawet jeśli ktoś jest taki, kto wyskoczy, gdzieś się pokaże, to albo już się staje za wielkim bohaterem, już staje się wiadomo jaką gwiazdą, sam w swoim mniemaniu już jest nie wiadomo kim, robi z siebie gwiazda, praktycznie jeszcze nic nie osiągnął. I to się robi coraz gorzej, bo później przegra jedną, dwie walki i to wszystko mit pada i pada jako człowiek, jako zawodnik. Albo po prostu ci ludzie nie mają w jakiś sposób, można powiedzieć, charakteru, bo tak samo jest, jak widzę, oglądam teraz te walki, to niektóre są takie, że one się nie powinny w telewizji znaleźć. Jest to koszmar w wielu przypadkach. No. Ja mówię, nie chcę już wracać do boksu zawodowego, bo to jest inna bajka, ale nawet w boksie olimpijskim. Kiedyś, jak zawodnik był medalistą i zdobył tylko brązowy medal, no był to jakiś to tylko brązowy medal, a teraz się cieszymy z ćwierćfinału. No ktoś tam gdzieś w ćwierćfinale, no jaki sukces, jest to ćwierćfinalista mistrza świata czy mistrzostw Europy. No jaki to sukces. To jest problem braku chyba talentów albo braku ilości osób, które trenuje, no bo jeśli trenuje większa masa ludzi, no to jest czego wybierać, jest co selekcjonować i później bierzemy i ekscytujemy się tymi perełkami w momencie, kiedy jest bezrybie, to i rak jest rybą. No tak, ale ja nie przeczę, że przy tym bezrybiu nie mamy takich, mówię, wybitnych zawodników, którzy w jakiś sposób powinni się pokazać. No i jest paru zawodników. Ja na przykład na mnie ogromne wrażenie, jeśli chodzi o boks olimpijski, w tej chwili nasz boks robi Wawrzecki. Bardzo lubię tego zawodnika. Wiele razy mu sędziowałem, miałem go i na punkty i w ringu. Ten zawodnik naprawdę robi na mnie wrażenie. Potrafi praktycznie wszystko. Ma olbrzymie oczko, wyczucie dystansu, wszystko tego. No też w jakiś sposób czegoś brakuje, takiego pyk, żeby to przeskoczyć. A Bereźnickiego widział pan? Tak. No obserwuję tych zawodników, ale tak jak mówię, największe wrażenie na mnie robi ten Wawrzecki. No, ten Bereźnicki młody chłopak, 22 lata, czy 20 lat, już nie chciałbym się pomylić, 20 lat, no olbrzymie serducho, przede wszystkim to, co ja zawsze lubiłem, to, co ja zawsze mówię, stawiałem na pierwszym miejscu, tak jak już tu już mówiłem, to serce, ma olbrzymie serducho, nie ma w wieku tych 20 lat, nie ma dla niego straconych sytuacji. Ten Mistrzostwa Polski teraz opędził w taki sposób, można powiedzieć, niepodważalny. Na tych młodzieżowych mistrzostwach do 20 lat, tam chyba brązowy medal,
na tych mistrzostwach świata, czy tam, no gdzieś tam zawsze po boksu w jakiś sposób się dobry pokaże i mam nadzieję, że z tego chłopaka też będziemy mieli dużą pociechę, bo ma przede wszystkim olbrzymie warunki fizyczne. Wysoki, długie ręce, fajnie boksuje, dużo umie. No tak jak powiedziałem, no jest paru chłopaków, jest parę takich gwiazdek, tylko w wielu przypadkach, jak mówię, no gdzieś czegoś brakuje takiego jednego przeskoku, bo mamy fajne nazwiska niektórych zawodników, którzy tak jak mówiłem już tutaj wcześniej, że no wszystko umieją, a jakoś nie potrafią tego czegoś... Ale ten akurat kształtował mentalność swoją, bo tu wspominaliśmy, że ta mentalność jest najważniejsza w Wielkiej Brytanii, gdzie tam nikt nikomu nic nie daje, że przeciętniak nie ma racji bytu i on większość czasu z rodziną spędził w Wielkiej Brytanii. Wrócił teraz i tą mentalność jakby pokazuje w naszym kraju. Tak, tak, ja to wszystko wiem. Może u nas też jest za duże cackanie się z tymi zawodnikami. Takie chodzenie, głaskanie ich. Tak, ja wiem, jak to było u nas na sali. Przede wszystkim druga sprawa, ci zawodnicy, którzy przychodzą na salę, oni są bardzo rozszczeniowi. To czy dwie, trzy walki, czy nawet wejdzie na dwa, trzy sparingi, już nie wiadomo, co by chciał. Już... Kto tam patrzy? Tam czy w Stanach? Ja pamiętam, jak w Stanach Zjednoczonych byliśmy na turnieju, jeździliśmy, objechaliśmy praktycznie cały stan, w wielu stajniach byliśmy. Kto tam stoi przy zawodniku, nóżkę mu co do centymetra poprawia, ustawi go rączki, tak? Siedzi pan sobie w kanciapie, trener, pali sobie cygaro, czas chodzi. Wchodzi zawodnik, płaci za trening, ten trening to zobaczy, że ma jakiś tam talencik, kto tam podejdzie, do niego poprawi. Ale jak zobaczy, że ktoś się z tym zawodnikiem dzieje, a kto tam by się przy nim cackał? Ta sama sytuacja w Wielkiej Brytanii. Wchodzi na salę kupa zawodników, kto się nimi tam zajmuje? Kto ich chodzi koło nich, poprawia mu łokieć, żeby przy... Jak nie będziesz sam, tam jest tylu zawodników, że jak nie będziesz sam z tego wszystkiego w jakiś sposób nie wygniesz, się tym swoją ambicją, tym swoim wolą walki, to gdzieś tam zginiesz, tak? To dostaniesz po głowie i nikt o tobie nie usłyszy. No, sam chcesz, to wtedy w jakiś sposób to się wszystko, mówię, idzie do przodu, tak? A panu trener Kosiniarz poprawiał takie Kosinow, Więczysław Kosinow, tak. Pan Więczysław Kosinow, można powiedzieć, że był perfekcjonistą. On nie było takich sytuacji, na których nie zauważył. Nie było tak, że nie widział błędów. Pamiętam, jak miałem problem z prawym łokciem, prawy łokieć mi uciekał. To najpierw było tak, że trzymałem rękawicę dwuuncjową, rękawicę do przyborów, trzymałem tutaj i jak ruszyłem, tylko prawą rękę odeszła, to odpadała. Później trzymałem tu piłeczkę do tenisa, żeby ta piłeczka... Też było niedobrze, tam coś jakieś były błędy, bo ta piłeczka za często wypadała, to mieliśmy taką szafę na sprzęt. Ona była, ta szafa murowana w ścianę i ona była równo ze ścianą. To otwierał szafę, kazał nam stanąć nogą przy samej szafie, otwierał tą szafę i ja tak stałem, że ta łokieć był w szafie, ale tu była ściana. I stałem nieraz pół godziny na treningu, go 40 minut i tylko boksowałem prawy prosty, ale jakby ten łokieć odciągnął, to ten łokieć by uderzył w tą szafę, w ścianę tam, gdzie była ta szafa. I ten sposób mnie pewnych rzeczy nauczył. Perfekcjonista, każdy krok, każdy milimetr, wszystko widział. Także to takie rzeczy. I dlatego był taki czas, że praktycznie 3/4 czy nawet 80% zawodników w pierwszej lidze, przy pierwszej drużynie, wychodząc do ringu, było wychowankami pana Kosinowa. Dlatego, że to był, mówię, perfekcjonista i potrafił z tych zawodników zrobić pięściarzy. A trener łączył chyba te cechy szkoły amerykańskiej, gdzie nikt tam specjalnie nie zwraca uwagi, tylko trzeba mieć wynik i te rady swojego trenera, bo jak ja byłem z trenerem na tarczy, to były tam jakieś rady, ale dawał trener dużo swobody własnej takiej inwencji twórczej, a później w ringu też raczej takie pozytywne amerykańskie nastawienie, bo pamiętam, że te walki z trenerem właśnie w narożniku wychodziły mi zawsze całkiem nieźle. Jest trener na sali, który ma przekazać wiadomości, który ma nauczyć pewnych cech, ale ja zawsze uważam, zresztą do tej pory, że zawodnik musi mieć troszkę swobody, żeby pokazać swój styl. To, co potrafi najlepiej, to, co mu najlepiej wychodzi. On sam powinien mieć troszkę takiego, nie można siedzieć tylko pod ringiem i krzyczeć lewy, 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 ale jak temu zawodnikowi będzie wychodził bardziej w tej walce akurat prawy, tak? Bo na przykład ma takiego przeciwnika, gdzie mu lepiej będzie wychodził prawy prosty.
Niech on ma trochę własnej inwencji, niech on potrafi się sam rozwinąć. Niech, zresztą pamiętasz, Maciek, jak nieraz robiliśmy tarcze, czy przygotowaliśmy takich zawodów, ile razy ci mówiłem, Maciuś, a co ty byś chciał uderzyć? A co byś chciał sam zrobić, pamiętasz? Tak. Mówię, co, zresztą do wszystkich zawodników. Co byś chciał sam uderzyć? Co byś zobaczył sam takiego, co ci będzie wychodziło? Ja daję taką większą swobodę tym zawodnikom. No właśnie zauważyłem, ale też tak jak trener uratował pana, tak samo trener Mariusza Wacha też na przykład wyciągał z aresztu i tym samym wzorem pomagał swoim zawodnikom. No tak, tylko że Mariusz Wach o tym nie pamiętał. No to się pamięta, że miał takiego trenera jak Paweł Skrzecz. Także ja... Znaczy, ale nawet ten zawodnik, to nie będę zdradzał nazwiska, który mi powiedział, że trener sam uderzał często cepy, a im nie pozwalał, no to mówił mi to też samo, że Wacha to znalazł pan, że Wacha uwierzył pan, że twierdził, że Wach będzie lepszy niż Gołota i Adamek. On wtedy był drewniany, wiele osób się z tego śmiało. Oczywiście później szybko na to zawodostwo był wybrany, ale to pan uwierzył w Wacha. No można powiedzieć, że takim przełomowym punktem w karierze Mariusza była walka finałowa bodajże z Kiełsą. Z Kiełsą. To było w Jastrzębiu. Byliśmy tam, miałem dwóch finalistów, był Łukasz Maszczyk i Mariusz Wach. Miał dwa różne bieguny, tak, jeśli chodzi o warunki. Zresztą dwa najlepsi koleżki, to co mówiłeś o tym wyciąganiu z aresztu, no to w tym czasie to akurat oni we dwóch poszli, powiedział. Jak takich nie skonfrontować, nie pamiętać, czy tak jak jeden taki, drugi taki. To przecież każdy powie, że tych dwóch tutaj było, tak? No ale wracamy do tego i była ta walka finałowa Mariuszka. Poszliśmy do kościółka, zmówiliśmy paciorek, poszliśmy sobie na spacerek wracając do hotelu. Ja mu mówię, Mariusz, przyszedł już twój czas. To już najwyższy czas, żeby się otrząsnąć z tego problemu, z tym z Kiełsą. No przecież to jest, ty się zaczynasz rozwijać. Jak wziąłem go do siebie, do klubu, to on boksował tylko dwa ciosy. Tylko to, nic więcej nie potrafił. Ale miał warunki. Ale miał warunki, dlatego jak mówię, dlatego jak go zauważyłem na Mistrzostwach Polski, bo to były Mistrzostwa Polski w Białymstoku, jak go zobaczyłem na Mistrzostwach Polski, to skonfrontowałem się z trenerem Ludwikiem Buczyńskim i trener mówi, bierz go, dlatego że to też będzie zawodnik. I wziąłem go do gwardii. Praktycznie można powiedzieć, że zacząłem uczyć od początku wielu, wielu rzeczy. Przede wszystkim ruchu na nogach, poruszania się, bo on człapał, on nie chodził na ringu, tylko człapał. No i w tym czasie, kiedy było najlepiej, w tym czasie, kiedy prosiłem na wszystko, zostań jeszcze do igrzysk, bo przegrał jedną walką przegrał kwalifikację na igrzyska do Pekinu, tam gdzie był Łukasz Maszczyk, przegrał tą jedną walką tą kwalifikację, mówiłem zostań, stworzyłem takie warunki, że każdy zawodnik, nawet zawodowiec w tamtym czasie by pragnął, żeby mieć takie warunki, jakie ja mu stworzyłem, żeby on został. No niestety, tam był jeden dyrygent, tatuś, który tym wszystkim kierował, podejmował decyzję. No i tatuś w ciągu godziny się znalazł, czy tam paru godzin znalazł się w Warszawie, jak usłyszał, że Mariusz ma zamiar się jeszcze zostać, bo ja go przekonałem, ale to wszystko była konsultacja od razu z tatą, to przyjechał z papierem, kazał mu podpisać kontrakt zawodowy i to można powiedzieć, że go zniszczyło, dlatego że tam przyszła kontuzja, nikt tym się później nie zajmował. Zresztą jak już szedł na zawodostwo, to ja z nim rozmawiałem, usiadłem też, rozmawiałem z nim, tłumaczyłem, że Mariusz, pomogłem ci w tyle razy w życiu, posłuchaj mnie, to nie tak, to trzeba wybrać, jeśli nawet idziesz na to taką drogę, taką. No niestety nie posłuchał tego i można powiedzieć, że to wszystko, no, stracił to co miał. Przy takich warunkach, przy takim boksowaniu, przecież on całą Europę rozwalił, przecież on z takimi zawodnikami, z którymi Kiełsa nawet przegrywał i to zdecydowanie powygrywał, to co robił na tych turniejach, to naprawdę ręce się do oklasów składały, po tym jak boksował na początku. No niestety nie posłuchał, wybrał sobie inną drogę. Źle trafił, że trener, kiedy on złapał kontuzję, przestał się nim zajmować, nie interesowali się nim. To narastało. I tak jak oglądam teraz te jego walki, to naprawdę aż mnie serce boli. Przy takich możliwościach, przy takich umiejętnościach, przy takich warunkach fizycznych, jakie on ma, być teraz chłopcem do dostarczania rekordów, przykro. No tak, przykro. Tylko, że te rekordy, gdzie on dostarcza te rekordy, toczy walki za pieniądze,
które są większe niż na przykład teraz płaci się za zdobycie Mistrzostwa Świata w boksie olimpijskim. Także to trzeba zrozumieć, to jest jego w tej chwili praca i on jakby no dobrze, korzysta z tego, nie wierzę w to, że nie wierzę w to, że dostaje 100 tysięcy dolarów za walkę. To trzeba uwierzyć. No trzeba uwierzyć, no to, no to jeśli tak, tak jest, no ale tak, no to w tej chwili boksuje dlatego, żeby zdobyć pieniążki na jakieś tam życie, a gdzie te tytuły? Na którego były z tego stać, na które było stać. Gdyby miał te tytuły, to by tych pieniędzy było dużo, dużo więcej. No więc oczywiście, właśnie. Oczywiście. A stać go na to było, bo naprawdę znam jego warunki, znam jego możliwości, znam jego całą szkołę boksu, dlatego że, no tak jak już tu wspominałeś, przyszedł do mnie jako surowy zawodnik i zrobiłem z jego zawodnika dużej klasy. I znam mojego możliwości i naprawdę serce boli, że przy tych możliwościach tak to sobie wszystko rozmienił i a jest jakiś system, żeby właśnie zatrzymać tych najlepszych zawodników? Wierzy pan w taki system? Najlepszych zawodników z boksu olimpijskiego, żeby przytrzymać w tym boksie? Czy raczej? No na pewno jest taki sposób i jest taka możliwość. Tylko że no przede wszystkim musi być to, że ten zawodnik ma zapewniony byt. Dlatego że ja pamiętam swoją karierę i tamten czasy. Inne czasy było, trochę to inaczej wyglądało. Inne były możliwości. Był kacyk polityczny, który miał taką swoją ambicję, że będzie miał drużynę bokserską i praktycznie ta drużyna miała wszystko. No na naszym zawsze prezesem sekcji bokserskiej w Gwardii Warszawa był zawsze komendant stołeczny policji. My byliśmy na etatach. Ja się nie martwiłem o nic. Oprócz tego był etat, było kadrowe, było tam dożywianie, było tego, no było mnóstwo tych różnych rzeczy takich pokątnych, gdzie to zapewniało normalny, spokojny byt. Ja się nie musiałem martwić o nic innego, że muszę iść do pracy, czy muszę rano wstać iść do kopalni gdzieś tam, gdzie będę kurz wzdychał, czy... No ja nie miałem takich problemów. Ja miałem wstać, iść na trening, odbębnić trening i zaboksować jak najlepiej. Dać ci je wszystko, zrobić jakiś wynik. I to było moim jedynym celem. A inne to wszystko się o nic nie martwiłem, bo to wszystko było. No jeśli ja, no teraz wiadomo, że ten boks, mam kontakt przez Akademię Walki, tutaj się znajdujemy, terenie znajdujemy, to mam kontakt z tym boksem. Ja jako trener już nie chcę wchodzić do ringu, ja już mam dość tyle lat i drużynę, przecież Gwardię Warszawa jako pierwszy trener tyle lat i w kadrze narodowej byłem przez 10 lat, bo 2 lata z Adamem Kusiorem, 8 lat z Ludwikiem Burzyńskim jako pomocnik i to tych stresów było tyle, także ja już to praktycznie zostawiłem z boku, przygotowuję zawodników, jestem tutaj szkoleniowcem, który szkoli młodzież, ale mój kontakt taki najbliższy przez tym boksem olimpijskim jest przez sędziowanie. No więc lubię to robić, staram się to robić w miarę rzetelnie, na ile mnie stać i ten, no i ten boks mam w taki sposób, taki sposób kontakt przez ten boks. I nie chciałbym tutaj nikomu narzucać, co ma ze sobą zrobić, jaką ma wybrać swoją drogę, swoją życiową, ale no jest paru zawodników, na których naprawdę można zwrócić uwagę. Jest parę zawodników, z którymi można wiązać duże nadzieje. Ale jeśli ja jako ten sędzia jeździmy po różnych miasteczkach i zawsze no, kończy się zawód, to zawsze gdzieś tam zawód, bo organizator zaprasza gdzieś do restauracji, gdzie gdzieś do jakiejś knajpy, żeby coś zjeść, żeby ten... No wchodzę, no stoi reprezentant Polski na bramce. Ja go się pytam, no człowieku, ty masz zawody, zbliżają się zawody, co ty tutaj robisz? No panie trenerze, ja mam rodzinę, ja muszę wychować. No tak nie może być, no. Bo to wiadomo, że alkohol, kobieta, papieros nie wykończy tak jak nieprzespana noc. Byłeś sam zawodnikiem, Maciek, wiesz jak to wygląda. Nieprzespanej nocy się nie cofnie. Nie, dochodzi człowiek później w środku tygodnia dopiero do siebie, czyli pół tygodnia straconego, a później... No a i to było, to nie było tak, że to był jeden taki przypadek. Tak samo i może głupio powiedzieć, ale tak samo i reprezentantki Polski. Reprezentantki Polski spotykam na ulicy, które stoją przed knajpą i robią dziwne rzeczy, bo są tam pracownicami i zapraszają gości do środka. No. A trener miał sam okazję w 77, jak pojechał ze Szczerbą na turniej w Las Vegas, przejść na zawodowstwo. Tam chyba dwójkę amerykańską Singletona trener zbił. Amerykanie mówią, że boksuje trener bardziej po amerykańsku niż oni. No tak, mam takie jeszcze wyciki do dzisiejszego dnia o tym. No pewnie byłem ze Szczerbą na turnieju, tylko to była kadra Polski, jechała na, jak zwykle co roku jeździliśmy. Raz byli u nas Amerykanie. To nie raz, to, nie, raz byliśmy, to był mecz międzypaństwowy. Hmm. To był mecz międzypaństwowy Polska-Stany Zjednoczone i wtedy pojechało nas
miała jechać reprezentacja, ale oni zaprosili 4 zawodników na 2 tygodnie wcześniej, przed tymi meczami, żebyśmy z nimi potrenowali. I pojechał Mirek Wawrzyniak, Kazimierz Szczerba, Grzegorz Strzecz i Paweł Strzecz. 4 nas pojechała. I tam jeździliśmy po różnych miastach, mieliśmy jeszcze takie, oni tam sobie, żeby może sobie jakieś pieniążki troszkę odbić przez ten nas, by to takie robili nam, organizowali do naszej 4 jakieś tam zawody. No i oczywiście główny mecz międzypaństwowy, ten oficjalny, który się bierze do statystyk, był w Las Vegas. No i boksowałem z Charlesem Singletonem, z drugim zawodnikiem po Spinksie w Stanach, wtedy on przegrał rywalizację ze Spinksem na igrzyska. Wygrałem walkę zdecydowanie, robiłem praktycznie można powiedzieć, co chciałem, wszystko mi wychodziło przez obycie tam z nimi, bo mieliśmy sporo walk, tam już takich sparingowych, bo sparowaliśmy z zawodowcami, bo ci amatorzy byli dla nas trochę za słabi, także no... Zaboksowałem na bardzo wysokim poziomie, no już wtedy hura, nie wyjeżdżaj, tylko zostań, propozycje takie. I dlaczego nie został? Tutaj była mama, tak jak mówię, mama nas wychowywała sama. Mamę, gdybym ja został, mamie by pękło serce, gdybyśmy... No ja nie wyobrażałem sobie, żeby zostawić mamę tutaj samą. Poza tym, no... Gdybym poszedł na zawodostwo w Stanach Zjednoczonych w tamtym czasie, uciekłbym z naszego kraju. Wiesz, jakie były wtedy czasy, to komuna, jak to wszystko wyglądało. Ten boks zawodowy mógł się udać, a mógł się nie udać, tak? Gdyby się udał, pewnie w tej chwili by to troszkę moje życie inaczej wyglądało, chociaż ja wcale nie narzekam. A gdyby się nie udał, no teraz co, wracać tutaj i ponosić konsekwencje tej ucieczki, albo na, tam... Na budowę albo kierowców ciężarów? Albo tam siedzieć właśnie na budowie, albo co innego robić. A przede wszystkim głównym takim punktem była mama. To ja sobie nie wyobrażałem, żeby zostawić mamę z takim stresem, że nas nie ma, że my jesteśmy tam. Czy ja sam... były bliższe propozycje, Skandynawia, Niemcy. O Niemcach to się dowiedział trener dopiero późno. No, tak, przed samą śmiercią trener Schulz powiedział nam, trener Schulz był takim trenerem, który umiał niemiecki, on zawsze z nami jeździł jako tłumacz. No i jak przyjechała delegacja z RFN-u wtedy do Polski, żeby nas wziąć do siebie jako zawodników, a tam Kaufmann, taki zawodnik, który miał sieć domów tych handlowych, Kaufmann, to on sobie zażyczył, byśmy boksowali u niego w Mülheim, a później na te zawodostwo. No to się dopiero dowiedziałem, jak pan Schulz już się zbliżał do końca swojego życia. Słucham? Skorzystałby z tego. A z tej propozycji może skorzystał. Tutaj może skorzystał, dlatego że to było blisko. To była jedna tylko granica. Wtedy już się tak to troszkę rozluźniało. Tam Heniek Średnicki, wiem, że miał propozycję na te zawodostwo. Jakoś to się robiło, tak częstszy o tym zawodostwie się mówiło. A poza tym no nie było to tyle kilometrów, żeby trzeba było tutaj wracać. Nie wiadomo ile czasu, to była jedna granica i wtedy wiadomo, że jeśli to było załatwione w taki sposób, było to legalne, tak? Leszek Kosedowski wyjechał za zgodą Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Ministerstwa Sportu na to, że pojechał tam do klubu boksować. I to się było, bo tak się ułożyło. No niestety dowiedzieliśmy się o tym za późno i nikt nas o tym nie informował, bo się bali, żebyśmy im nie uciekli, tak? A mówi trener, że sprawował w Stanach z zawodowcami. Mocno się różni ten boks zawodowy od olimpijskiego, według pana? No, ja byłem zdziwiony tą niesamowitą siłą tych zawodników i taką twardością. Oni jak wchodzili do ringu, no ja tam boksowałem, pamiętam, z zawodnikiem z półśredniej wagi, no ja półciężka waga, taka dobra półciężka waga, chociaż wtedy nie miałem jeszcze problemów z wagą, ale dobra półciężka waga, ważyłem tak 83-84 kilo w tamtym czasie. No, poskładał mnie. Także przede wszystkim może to, co u nas jakoś tak jest bardzo pomijane. Straszna ilość ciosów na dół. Straszna ilość ciosów na korpus. No tak walił ten półśredniak na dół, że aż mi normalnie kolacja się sprzed 4 tygodni przypominała. No, jest to dziwne dla pięściarzy z boksu olimpijskiego, bo ja przecież nie miałem kariery olimpijskiej, ja pamiętam, że biłem tych ciosów na dół dużo i też oni byli zaskoczeni właśnie siłą fizyczną, jednak to zawodostwo generuje taki inny sposób boksowania. Ale pan Andrzej Kastyra, mój były współkomentator, twierdzi, że jeśli by nasi pięściarze, i wymienia tam pana,
przechodzi Kuleja, Kasprzyka, Pietrzykowskiego, jeśli by przechodzili na zawodostwo, to mielibyśmy nawet kilkudziesięciu mistrzów świata zawodowych. Zgadza się pan? No na pewno w jakiś sposób to się przełożyło na ten boks, dlatego że no największe tuzy boksu, amerykańskiego boksu, to są mistrzowie olimpijscy, tak? Biorąc pod uwagę ich tam po kolei, zaczynając od Alego, który był, no wiadomo, tutaj królem w tym wszystkim, przez Spinksa, przez ten Leonarda i wielu innych zawodników, to byli przede wszystkim mistrzowie olimpijscy albo medaliści olimpijscy. Na nich się głównie bazowało, na tych zawodnikach. I mam takie duże przeświadczenie, że ten, no, ten nasz potencjał zawodniczy, który traciliśmy tutaj na ligach olimpijskich, by się na pewno przełożył na tą karierę zawodową. Wiesz, szczególnie mówiono, Jurek Kulej, to wiadomo, przy takim swoim no, stylu walki, który jest bardzo widowiskowy przy tym dystansie, przy tych walkach takich z bliska, no tam by pewnie trochę poboksował tak samo. A myśli pan, bo powiedzieliście z synem kiedyś takie zdanie, że w sporcie zawodowym biorą wszyscy, jedni legalnie, drudzy mniej legalnie. A pan kiedyś odmówił tych witamin u doktora w Gdańsku. Czy myśli pan, że konieczne by było wzmocnienie się tymi właśnie czy sterydami, czy dopingiem na zawodowstwie? Nie miałem takich przykładów, jeśli chodzi o to, bo nie widziałem tego w grupie, w której pracowałem 7 lat. To nie miałem jakoś kontaktu z takimi rzeczami, ale na pewno nie wierzę w to, żeby zawodnicy w jakiś sposób się nie dopingowali. 12 rund, przy takich obrotach kiedyś jeszcze 15, no przy takich walkach, niektóre walki są na takim poziomie, że przez te 12 czy 15 rund jest cały czas wojna, no to organizm musiał być ze stali, żeby to wszystko wytrzymać. W jakiś sposób się jedni w trochę mniejszy sposób, drugi w trochę większy sposób, w jakiś na pewno sposób wspomagają. No i mi akurat wtedy, kiedy zaproponowano wspomaganie, to już ja mówię praktycznie z kariery, no przez całą karierę jadłem witaminę C, gdzie nasz pan Stanisław Zalewski, świętej pamięci, zawsze mobilizował, masz taki towar, że człowiek chodzi, no to wiadomo, że była witaminę C, albo jakiś tam roż. Jedyny efekt, który potem był, to, że majtki były żółte. To taki efekt tego dopingu, ale to w jakiś sposób podnosiło na duchu. Ale ten, a dlatego ja zrezygnowałem z tej pomocy i już do swojego końca kariery, mimo że tak się udało, że całą karierę przeboksowałem bez żadnych kontroli, nigdy jeszcze nie miałem kontroli, ale wydaje mi się, że przebrnąłem przez swoją karierę bez żadnego dopingu, bez żadnego wspomagania. Przynajmniej ja osobiście o tym nie wiem. I gdyby, tak jak już tu wspominałeś, ja z tego rezygnowałem, gdybym wiedział, że kiedykolwiek ktoś mi to proponował, to na pewno bym z tego zrezygnował. A nie jest tak, że jednak te 12 czy 15 rund na poziomie to jest wynik tego, że na tym poziomie człowiek znajduje się cały czas, jednak boksuje te 15 rund i to jest psychika, że to ciało jest zdolne do wszystkiego, a psychika je niesie do tego, żeby nie boksować 3, 15 rund? No ja boksowałem 3 rundy po 3 minuty w tym swoim szczycie kariery, bo tam wiadomo, na tych juniorach tam się trochę zaczynało od innych tych liczb, ale no wiem, co to znaczy 3 rundy. Trochę może inne tempo, no ale to jest tylko 3 rundy. Ale ja kiedyś się męczyłem. Ja nie mówię. Ale namęczyłem się na przykład na 3-4 rundach na początku w walkach, a później jak dochodziłem już do tego swojego z kolei szczytu, to 10 rund boksowałem i nawet odstawiłem zwykłe żywki, te kreatyny, które dawał nam pan Janek jeszcze za pana czasów. I wydaje mi się, że to wszystko było w mojej głowie. No tak, na pewno. Ja w to wcale nie wątpię, że to wszystko jest tam w głowie, że to w jakiś sposób inaczej człowiek zmienia psychikę, inaczej, ale tempo się zmienia tak samo. Tempo walki się dużo zmienia, bardzo dużo się zmienia. Zobaczmy teraz nawet, co się dzieje teraz w kwalifikacjach olimpijskich, gdzie dopuścili zawodowców do kwalifikacji olimpijskich. Zanim oni się zdążą zorientować, wiele widziałem takich walk, zanim się zdążyli zorientować, że już jest koniec walki, że to już było po wszystkim. Ale też trzeba przyznać, że nigdy najlepsi zawodowcy tam nie... Ja rozumiem, ja to wszystko rozumiem, ja rozumiem. Bo żeby ten Alvarez pojechał na przykład na... To by sobie radził, podejrzewam. Maciek, no nie bierzmy tego pod uwagę w taki sposób, no bo wiesz, gdyby... Ale zobaczmy nawet teraz jest porównanie Alvarez, ale zobaczmy na przykład innych zawodników, weźmy tenis. Djokovic, fenomen. I co?
nie jest mistrzem olimpijskim. Pojechała nasza Iga Świątek po olbrzymim sukcesie na Roland Garros. Też, to, ale to też myślę, że głowa. No, no ale to są przykłady. Tak, to są przykłady. Ale trener skończył w dobrym wieku, bo w wieku 30 lat i przegrał tam trener z Wieśkiem Dyłą. Jednocześnie braty zapadł w śpiączkę. Czy to były takie przyczyny, dlaczego skończył pan karierę? Grzegorz, może nie w śpiączkę, tam chyba śpiączki nie było, on po prostu stracił przytomność. Zrobił mu się krwiak w mózgu, ale ja jeszcze tam później ciągnąłem jakiś czas. Już to nie było to, bo już byłem sam, już wtedy starałem się z trenerami rozmawiać w taki sposób, że jak będę jeździł gdziekolwiek, to że chciałem mieszkać sam, bo byłem przyciągnięty tylko i wyłącznie do brata, zawsze z bratem, zawsze razem. No ale później jakoś tak z Krzysiem Kosetowskim, wielkim moim przyjacielem, się jakoś zgraliśmy i mieszkaliśmy razem, albo swoim odwiecznym przeciwnikiem Jankiem Czerniszewskim, do którego mam olbrzymi szacunek za to, że praktycznie przez całą karierę pomagał mi, bo można powiedzieć, na jego krwi się wychowałem jako top, te wszystkie sukcesy, bo to była rywalizacja z nim o te pierwsze miejsce w reprezentacji Polski. 15 razy ze sobą boksowaliśmy, także no już tak się zaczęło to troszkę, trochę tak, później to już te boksy już przestały tak bawić. A czy przestał bawić dlatego, że wiedział pan, że pojedzie Gołota na igrzyska, nie pan? No właśnie chciałem o tym właśnie powiedzieć. Andrzej Dmitruk, trener, z którym odniosłem jeden z sukcesów, grałem się w turnieju przyjaźni na Kubie, powiedział mi wprost: Paweł, jeśli będziesz nawet najlepszym zawodnikiem, to ja cię i tak na igrzyska nie zabiorę, bo ja muszę stawiać na młodzież, ja muszę stawiać na młodych zawodników, których będę miał w perspektywie czasu. I ja mam do niego za to olbrzymi szacunek. Olbrzymi szacunek mam do Andrzeja za to, że tak mi powiedział, że był w sumie na tyle szczery, że mi to powiedział. I jak już mi to powiedział, to ja mówię do Andrzeja: dobrze, ja to rozumiem wszystko, ale ja już sparring partnerem dla twoich zawodników nie będę. Ja już nie będę sparring partnerem. Jeśli chcesz mnie jeszcze widzieć w kadrze, to ja bardzo chętnie pojeżdżę, będę się starał gdzieś jeździć na jakieś inne turnieje, nie tam, gdzie będziesz ustawiał tych najlepszych zawodników, ale ja sparring partnerem dla nich nie będę. No i tak jakoś się dogadaliśmy, ale to mówiłeś o tym finale Mistrzostw Polski, to był 85 rok, spotkałem się z Wieśkiem Dyłą w finale, gdzie na obozie nie było z nim żadnych problemów na kadrze, na sparingach robiłem praktycznie wszystko, co chciałem. Byłem dwa razy liczony w tej walce, przegrałem finał Mistrzostw Polski i mówię: no Paweł, pamiętaj się, coś zaczyna się dziać nie tak, kiedy przegrywasz z zawodnikami młodymi, przychodzi nowa fala i trzeba się zastanawiać nad dalszą przyszłością. A już byłem trenerem, bo już prowadziłem zajęcia, już byłem trenerem, już torowałem sobie drogę w gwardii jako trener, mimo że tam wtedy było 13 trenerów, trzeba było sobie salę znaleźć, bo na gwardii dla mnie sali nie było, kazał mi klub sobie salę znaleźć gdzieś tam. W szkole sobie znalazłem salę na ulicy Odrowąża, tam prowadziłem pierwsze zajęcia i no, mówię, no mam co robić. Jestem w tym, co kocham, w tym, co robiłem, wydaje mi się w życiu najlepiej, co mi wychodziło, to, co poświęciłem całe życie, no i stałem trenerem. A mówił pan, że bez Grzegorza już nie było to samo, że już jakby nie chciało się tak samo z takim entuzjazmem jeździć. I tego samego Grzegorza zostawił pan w jakiś sposób na olimpiadzie w Moskwie, mimo że on przegrał swoją walkę ze Stevensonem, i żeby ciąć koszty, zawsze zawodnicy po przegranej walce wracali. On został. Jak to się udało? No to była już chyba jakaś rozmowa kierownictwa, że on został po prostu. No ja byłem w dalszych walkach, ja już byłem wtedy w półfinale. No, tak jak ci przed chwilą powiedziałem, Maciuś, że już kiedy Grześka zabrakło w tej kadrze, już to nie było to. Ta sama sytuacja była... Oni sobie zdawali z tego sprawę, że może być nie to. Ja przypominam, jak jechałem w 1974 roku na swoje pierwsze Mistrzostwa Polski, jak Grzegorz się w reprezentacji nie załapał, to on też pojechał, jako można powiedzieć, to maskotka, tak? On też pojechał ze mną, żeby być przy mnie. I ta sama sytuacja tu na igrzyskach. No zostawili go, bo zdają sobie sytuację naszego wspólnego życia, tej naszej nierozłączności, tego wszystkiego. I został na igrzyskach. No, biorąc pod uwagę koszty,
I to wszystko poszło na drugi plan, a został, żeby być ze mną, tak? No i, ale tak jak spędzasz z kim, jesteśmy tam 13, 12, 15 lat tej kariery, 20, no i jak tam, ile tam by nie było, no jesteśmy zawsze razem. Jesteśmy zawsze w jednym pokoju, zawsze przy ringu, zawsze jeden przy drugim. No i jego naprawdę zabrakło, nie ma takiego buch szok termicznego, no szok się robi straszny. Czegoś tam zabrakło, tak, nie ma z kim porozmawiać, nie ma ten, poza tym tam były ten czas, kiedy tamten był, no to tak było, że tych takich zawodników, którzy mogli w jakiś sposób pomóc, brakowało. No. To tych sparing partnerów, bo my z nim sparingi, mimo to, że sam nie boksowaliśmy nigdy, to sparingi praktycznie mieliśmy takie, można powiedzieć, na nie daj się. Także no, to dużo się zmieniło, kiedy zabrakło Grzegorza. A mówił też pan, że trener Gmitruk postawił na Gołotę. To mu się opłaciło, bo Gołota jako ostatni, jeden z ostatnich zdobył medal olimpijski, ale później jakby nie było dalej nic. I pan, który widział ten Montreal, Moskwę, jak patrzy teraz na ten polski boks z perspektywy czasu? Interesuje mnie, co jest główną przyczyną, że nie ma takich zawodników jak pan czy Gołot? No już rozmawialiśmy o tym i wracamy z powrotem, do tego samego tematu. Są zawodnicy, są. Naprawdę, jak mówisz, to dawałeś mi na przykład, dałeś tutaj przykład tego berezińskiego młodego chłopaka, który jest, no ale to jeszcze perspektywa czasu. No Wawrzecki już też parę lat ładnie boksuje, tak jak ale ja mówię. Z drugiej strony perspektywa, 23 lata chłopak w Stanach Zjednoczonych, to już jest dorosła osoba, w Wielkiej Brytanii dorosła osoba. Za pana czasów, pan w wieku 30 lat to kończył, to co my z Berezińskim mamy czekać do wieku 30 ja lat? Ja nie mówię, że mamy czekać, że to już jest najwyższy czas. No widocznie u nas to troszkę idzie troszkę wolniej. Są, tylko jeszcze powiedziałem, już tak jak mówiłem, Maciek, wracamy do tego samochodu. Czegoś brakuje. Czegoś tu brakuje, jakiegoś takiego przeskoku, nie wiem, może tego, co my mieliśmy, my mieliśmy zawodników, do których trzeba było dołączać. Ja wchodziłem do kadry narodowej, to było Janek Gortat przede wszystkim, olbrzymi mój przyjaciel, Janek Gortat, dwukrotny medalista olimpijski, z którym ja wychodzę w wieku 20 lat do ringu i boksuję z nim w półfinale Mistrzostw Polski. I teraz, gdyby nie to, że tą walkę wygrałem, to nie pojechałbym na żadne Mistrzostwa Europy. Pojechałem na Mistrzostwa Europy, mimo że tej walki pierwszej nie wygrałem, ale pokazałem się z bardzo dużej, dobrej strony. Tam były olbrzymie, no, można powiedzieć, oklaski w moim kierunku po tej walce z Wujkowiczem. I, no i była perspektywa, a tutaj, no na kim on się ma wzorować? Czy on wygra, czy on przegra, to on może na następną imprezę pojedzie i tak. Mówiłem o Janku Czerniszewskim. A ta walka z Gortatem to była najtrudniejsza w pana karierze? Najtrudniejsza walka w mojej karierze. Nigdy w życiu, ani wcześniej, ani później ten trenerzy mnie nie sprowadzali z ringu. To była jedna, jedyna walka, kiedy musieli mnie wziąć pod ręce i sprowadzić z ringu. Byłem tak zmęczony. Miał pan 19 lat, ale co było oprócz tego, że był pan niedoświadczony? Nie 19, tylko 20. To był 77 rok, a jestem z 57 rocznika. Mm-hmm. 20 lat. 20 co lat. Było to? Janek był zawodnikiem takim, można powiedzieć, specyficznym. Nie reagował na nic, na żadne uniki, na żadne zwody, na nic. Swoje długie, olbrzymie, strasznie długie ręce. Boksował z kontry. Do mnie, do zawodnika takiego, który w praktycznie tam się zawsze zbliżał do zawodnika, żeby zadać ten swój prawy sierp, czy jak tam mówiłeś, prawy cep. No to był, to dla niego był to można powiedzieć, szwedzki stół taki zawodnik. Ale żeby się do niego dostać, żeby się przedostać, ja musiałem całe trzy rundy non-stop boksować i non-stop machać rękoma. Cały czas gdzieś tam. Tu. Nigdy nie byłem tak wykończony jak z Januszem i no, wspominam tą walkę z dużym rozrzewnieniem, bo to... No to mówię, to jest za walka, kiedy po półfinałowej walce już dostałem wiadomość, że bez względu na to, jak mi pójdzie finał, pojadę na Mistrzostwa Europy jako reprezentant Polski. Czy czuje się pan w pełni spełniony jako zawodnik? Można powiedzieć, że... Czy oddałby pan te wszystkie sukcesy, medale za te 37 sekund w Moskwie? Pewnie tak. Może z drugiej strony inaczej. Oddałbym wszystkie inne medale za jeszcze jedne igrzyska w Los Angeles. Za jeszcze jedne igrzyska w Los Tak, Angeles. Nie mam skali porównawczej. Nie mam skali porównawczej. Byłem na igrzyskach w Moskwie. Igrzyska w Los Angeles nam komuniści zabrali. A Seul już zostałem powiadomiony, że nie pojadę, tak? Tak. I gdybym miał skalę porównawczą z tych igrzysk, tak? Jak to wyglądało?
Nie wiem. Tam był między innymi w mojej wadze Holzil, tak? Tak. Perspektywa spotkania z takim zawodnikiem. Zobaczyłbym, jaka jest pełna moja wartość, tak? Mimo to, że ja z Amerykaninem nigdy nie przegrałem, tak jak mówię, z Singletonem wygrałem, wygrałem z Winningiem, wygrałem z wieloma zawodnikami, którzy... No, Sphinx i Holyfield to jednak byli ci wyjątkowi mistrzowie, szczególnie Holyfield. No tak, i to, no ale nie mam takiej skali porównawczej, tak jak to wyglądało, jak te igrzyska, jak tam, jak to... I tutaj mam olbrzymi żal do tych ludzi, którzy zdecydowali, chociaż na pewno nie nasi decydowali. Ale tu jest taki właśnie ten, i tu bym może się zastanawiał, bo te medale, które mam, inne Mistrzostwa Świata, Europy, Puchar Świata, w sumie mam 5 tych medali takich, które się liczą najbardziej dla mnie, no jest 5 medali, no trudno, nie jestem mistrzem olimpijskim, widocznie tak Bóg chciał i koniec. Ale teraz nam długo jeszcze przyjdzie poczekać na... Miejmy nadzieję, że nie, ale tak się wydaje z tego, co obserwuje ten polski boks, na kogoś tak utytułowanego jak Paweł Skrzecz. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Bardzo miło spotkać, porozmawiać.